Co jeśli lekarz podczas porodu popełnił błąd i ty, albo twoje dziecko, albo co gorsza, oboje ponosicie tego konsekwencje? Proste. Idź do prokuratora, jeżeli jesteś w Polsce. Zgłoś się do firmy prawnej No Win, No Fee, jeżeli jesteś w Wielkiej Brytanii. Rozmawiałam z prokuratorem w Polsce i on mówił, że zazwyczaj takie sprawy wygrywa. Natomiast jest pewien problem, ponieważ w polskim społeczeństwie jeszcze pokutuje takie przeświadczenie, że z lekarzem się nie wygra, że takie sprawy są umarzane i tak dalej. Tak wcale niekoniecznie musi być. Jak już wspominałam, niemal wszystkie ten prokurator sprawy wygrał. Trzeba walczyć o sprawiedliwość dla siebie i dla swojego dziecka. Bo jeżeli my nie walczymy o nią, to pozwalamy takim lekarzom czy pielęgniarkom, którzy popełnili z powodu swojej bezmyślności, złej woli czy braku edukacji odpowiedni błąd, pozwalamy im po prostu dalej działać i krzywdzić innych. A tak wcale nie musi być. O czym opowiada książka Ona zabiła mnie jutro? Mówię w niej o perypetiach, których doświadczyłam w Wielkiej Brytanii, o ludziach, których spotkałam, o rzeczach, których doświadczyli, o tym, co to spowodowało, na przykład gwałt, czy opóźnienie w diagnozie nowotworu. Opowiadam o tym, jak lekarka prawie zabiła mnie i moje dziecko podczas porodu, z jakimi problemami się wtedy zmagałam, jak sobie z nimi radziłam, na przykład z depresją, stresem pourazowym, koszmarami, chronicznym zmęczeniem, bólem itd. Opowiadam też o tym, jak rozpoznać autyzm u dziecka. W przypadku mojego dziecka był on spowodowany właśnie źle poprowadzonym porodem. Jak pomóc takiemu dziecku? Co robić? Jak walczyć o sprawiedliwość? Warto przeczytać książkę Ona zabiła mnie jutro, ponieważ zwraca uwagę na bardzo ważne problemy, nie tylko medyczne i prawne, ale i społeczne. Bo tu przecież chodzi o godność, o bezpieczeństwo, o zdrowie, o życie, o to, co najważniejsze. Przeczytaj tę książkę, poinformuj o niej innych, dołącz do mojej inicjatywy, skorzystaj z moich darmowych kursów, które stworzyłam z tej okazji i są na astrosols.pl/kursy-online. Jak pomóc dziecku autystycznemu, jak przygotować się do ciąży i porodu, w tym prawnie. Ona zabiła mnie jutro. Warto działać razem, bo zdrowe i bezpieczne macierzyństwo i narodziny są najważniejsze. To nasza przyszłość i nasza wspólna odpowiedzialność. Weź w niej udział. Dołącz do mnie. Marta Perchoła-Zrzycka. Zapraszam. Przedstawię tutaj wywiad z jedną z osób, które wygrały taką sprawę w Polsce. Co prawda po 12 latach, ale wygrały. Teraz te sprawy są krótsze raczej i naprawdę są do wygrania. Niejednokrotnie rodzice bardzo cierpią i mają opory przed w ogóle mówieniem na temat takich przykrych spraw. Jest to zrozumiałe. Ale moim zdaniem, choćby dla swojego spokoju ducha zwiększonego, warto nadal walczyć o tę sprawiedliwość, bo to też jest nie tylko nasza sprawa, ale sprawy innych, taka współodpowiedzialność. Jeżeli my nie walczymy o sprawiedliwość, to pomagamy się szerzyć tej niesprawiedliwości. Poza tym zasługujemy na przeprosiny, zadośćuczynienie. To jest nasze prawo, moim zdaniem. I to prawo jest po naszej stronie. Tak więc nie wahaj się, jeśli masz jakieś wątpliwości, jeżeli twoje dziecko było przez ciążę zdrowe, a rodzi się chore, jeżeli ty cierpisz przez traumatyczny poród, nie wahaj się oddać sprawy do prokuratury. Oni sprawdzą zasadność twoich wątpliwości i po prostu ci pomogą. Warto tak robić. Póki co dziękuję ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Marta Perchoła-Zarzycka.
bo zdrowe macierzyństwo i godne macierzyństwo są najważniejsze.